Jeden z materiałów, który dostałem od Michała, wsadziłem na Facebooka, taki zlepek kilku filmików, które nagrał ze swojej pokładowej kamery Mio. No i zrobiło gdzieś ponad 2 miliony 300 tysięcy wejść. Ludzie oglądali, ludzie dyskutowali. Pytanie było proste. Czy jeszcze dużo wariatów na drogach? Michał, wiesz, zastanawiam się nad jedną bardzo ważną rzeczą. Czy po zmianie przepisów, po tym jak weszły te nowe bardzo radykalne zmiany związane z karami między innymi, ludzie spowolnili? Troszeczkę tak, natomiast dalej tych przysłowiowych wariatów nie brakuje nam na drodze. No właśnie, często też bywa tak, że dzięki ich wyczynom lądują na twojej lawecie w stanie wskazującym na lekkie zniszczenie. Nawet wielkie, bym powiedział. Są takie asy, że naprawdę potrafią różne rzeczy wyczyniać i potem to zbieramy. Ale chcesz przez to powiedzieć, że tak naprawdę zmiana tych przepisów uspokoiła część kierowców, którzy tak jeździli spokojnie, na wariata nie ma sposobu? Nie ma sposobu, tak. Wydaje mi się, że to muszą być naprawdę radykalnie zaostrzone przepisy, żeby to się zmieniło. Po tym, jak opublikowałem te filmiki, które od ciebie dostałem, zadzwonił do mnie Łukasz z Mio i powiedział, wiesz co, powiedz ty Michałowi, żeby on zmienił kamerę na trochę nowocześniejszą, bo technologia poszła bardzo do przodu, a te zdjęcia z twoich kamer no, są niezbyt wyraźne, szczególnie w nocy. Wzburzyło cię to do głębi. Czy może nie do końca wzburzyło, ale wzbudziło zainteresowanie. W związku z tym, że lawetta z misiem jest dosyć rozpoznawana, wydaje mi się, że powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt, więc ten sprzęt pragniemy lawecie przekazać, tak aby dobrze służył, tak żeby się dobrze nagrywało dziwne zdarzenia drogowe, niekoniecznie te niebezpieczne w nocy. De facto kamery są teraz wyposażone w odpowiednią technologię autorską, technologię należącą do Mio Night Vision, która pozwala na odpowiednie dobre nagrania właśnie w trudnych warunkach atmosferycznych, bo nie mówimy tylko o nocy, ale też o zmierzchu, o padającym świetle w centralnie, w soczewkę, o ewentualnie mgle, o odbijających się światłach drugiego samochodu, o dokładnym szczytaniu ewentualnie tablic rejestracyjnych samochodu. Także ta technologia tak naprawdę pozwala na to, żeby odpowiednio wyciągnąć tą esencję z nagrań. No ale te kamery mają jeszcze parę innych funkcji. Dodatkowo ostrzegają przed znakami nieodpowiednimi, fotoradarami, a także odcinkowe kontrole prędkości potrafią nam wyjawić i sprawdzić, czy dobrze jedziemy. Tak, to jest bardzo istotne w aspekcie zmian w kodeksie ruchu drogowego i tych właśnie bardzo rygorystycznych i drastycznych kar za przekraczanie prędkości. Tak, de facto nasze kamery wykorzystują technologię, która jest chyba dostępna tylko u producenta, czyli u nas. Właśnie te odcinkowe pomiary prędkości, kiedy to kamera pokazuje średni czas przejazdu przez odcinkowy pomiar, ilość pozostałego czasu do końca przejazdu i de facto live pokazuje na ekranie naszą prędkość dzięki technologii GPS. W tle widzą Państwo fragmenty nagrań ze starej kamery, a na zakończenie programu pokażemy kilka ujęć już z nowej kamery i wyczyny zawodowców na drodze. Michał, to jest robota na co dzień, powiedziałbym, dosyć odpowiedzialna, bo jeździsz, zbierasz czasami zwłoki samochodów, czasami musisz w niepogodę się udać na taką akcję. To jest rzeczywiście duża sprawa i cieszę się bardzo, że Mio postanowiło przekazać Ci nieco nowocześniejsze, powiedziałbym, high-techowe kamery. Również się z tego powodu cieszę bardzo w imieniu swoich chłopaków, zespołu całego. Myślę, że na pewno ta jakby nagroda, ta kamerka sprawdzi się tutaj znakomicie i będziemy mogli się dzielić tym materiałem z Wami. A już się nie mogę doczekać, kiedy wpakuję je na Facebooka z odpowiednim komentarzem i dodam jedną rzecz. My tablice rejestracyjne blurujemy. To nie jest kablowanie ludzi, tylko to jest pokazywanie nieodpowiedzialnych zachowań. I właśnie teraz można zobaczyć tę nową kamerę w akcji. Voilà!